Ja będę posługiwał się mikrofonem przenośnym, żeby może było mi właśnie lepiej mówić. Temat trudny, ale ważny, bowiem myślę, że w jakiś sposób każdy z nas tym tematem się interesuje i z tym tematem musi się zmierzyć. Otóż może zacznę od tego, że kiedyś jechałem w pociągu relacji Koszalin-Kraków i rozmowa w tym przedziale z jednym panem miała miejsce na temat rodziny. Rozmawialiśmy właśnie, że jak to dobrze mieć wielodzietną rodzinę, dlatego że człowiek wtedy zawsze ma jakieś święto. Dziadkowie będą mieli czy to właśnie chrzest, czy też pierwszą komunię, czy bierzmowanie, potem imieniny i praktycznie nie ma tak naprawdę smutnej starości. I tak rozmawiając, ten pan właśnie tak powiedział: szkoda, żeśmy nie ukochali trzeciego dziecka. I to wyrażenie tak mi się spodobało, że dzisiaj właśnie na ten wieczór zaproponowałem taki temat właśnie jako expressio amoris, czyli wyraz miłości. Akt małżeński jako wyraz miłości. Temat, mówię, trudny i można by się zapytać, dlaczego akurat ksiądz go porusza. I też tak się zastanawiałem, dlaczego nie stoją tutaj małżonkowie, którzy by na przykład mogli powiedzieć o akcie małżeńskim. Może to i dobrze, dlatego że ginekolog przecież nie musi być zawsze kobietą i nie musi rodzić dzieci, ażeby się na tematy rodzenia wypowiadał i żeby w ogóle przyjął też poród. Tak samo ksiądz nie musi być aktywny seksualnie, w sensie właśnie dokonywania aktów małżeńskich, ażeby się na ten temat wypowiadał. Może czasami lepiej, że człowiek, który patrzy z pewnej odległości, dystansu na obraz, jaśniej widzi coś, co właśnie ten obraz pokazuje. Jestem, tak jak tu zostało powiedziane, również takim założycielem takiego stowarzyszenia Vocatio Dei, które prowadzi poradnię rodzinną i między innymi jedne z pierwszych moich tam spotkań było właśnie spotkanie z małżonkami, którzy mieli właśnie problemy właśnie w akcie małżeńskim, a dokładniej, że tych aktów małżeńskich było z jednej strony za mało. I z tym tematem musieliśmy się po prostu również i zmierzyć. I oczywiście nie chcę mówić o technikach, bo jestem jak najdalej od tego. Chciałbym raczej powiedzieć, i od tego bym chciał zacząć mój wykład, o czystości małżeńskiej. Bowiem dla niektórych, jeżeli mowa jest o czystości przedmałżeńskiej, to praktycznie nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli mówimy o sensie czystości małżeńskiej, to ten temat wydaje się zupełnie niezrozumiały. To my też musimy zachować czystość małżeńską, przecież jesteśmy małżonkami. I otóż tak, dlatego że czystość to nie jest jakiś zakaz. Zakaz, chociaż często tak się właśnie o tym mówi, zakaz, czyli powstrzymywanie się od współżycia seksualnego poza małżeństwem albo we wdowieństwie. To nie tylko właśnie jest mowa o tym, że coś nie wolno, nie ruszaj, nie działaj, nie bądź aktywny. W tej konferencji chcę powiedzieć właśnie, że czystość jest klimatem tego właśnie aktu małżeńskiego, że czystość ma znaczenie wysoce pozytywne, że jest to relacja miłości. Gdy zapytacie młodych ludzi, czy wierzycie w miłość, to praktycznie 90% odpowie: oczywiście. Życie bez miłości nie ma sensu. Miłość jest niezbędna do życia, tak jak tlen, jak woda. Bez niej jesteśmy nikim. Miłość to jest największa rzecz na świecie, która mogłaby nam się przydarzyć. Miłość daje życie. Miłość jest spotkaniem pełnym emocji, pozwala być szczęśliwym, doświadczać rzeczy i wrażeń niezwykłych, ale miłość jest trudna do znalezienia.
Miłość jest początkiem wszystkich, można by powiedzieć, trudności również. Tak samo z chłopakiem, z dziewczyną, jak i potem między małżonkami. I my nie chcemy byle jakiej miłości. Tak samo jak nie chcemy byle jakich aktów małżeńskich potem. Miłość jest podstawą relacji na serio. To nie jest jakiś banał, ale to jest jakiś konkret. Nie można grać, nie można bawić się miłością. I gdy jesteśmy młodzi, wtedy mówimy często w kontekście miłości o przyciąganiu. Młodzi się przyciągają, tak jak magnes. Mnie pociąga ta dziewczyna, pragnę ciebie, mówi. I tutaj potrzebna właśnie jest cnota czystości. To są jak gdyby oczy miłości. Jest ona zadaniem, jest relacją. I tę relację można budować na takich trzech mostach, które potem w małżeństwie będą niesamowicie ważne. I o tej relacji, o tych budowaniu trzech mostów właśnie piszę w takiej książce, którą tutaj również i do was przywiozłem, która mówi właśnie o budowaniu tych mostów. Aby miłość była piękna. To jest takie życzenie, a zarazem zadanie, które każdemu z nas jest zadane. I pierwszą rzeczą rzeczywiście, którą trzeba wybudować, to jest ta relacja biologiczna. Patrzymy, jest dziewczyna, ma ładną sylwetkę, pięknie wygląda, pięknie się ubiera, pięknie się maluje. I to jest jak gdyby nasze pierwsze spotkanie z nią. Tak samo widzimy chłopaka, który jest przystojny, zadbany. Siedzi w łazience, jak właśnie ma dziewczynę, częściej niż czasami raz dziennie. Mama się dziwi. To jest zresztą znak. Kiedyś pytałem dziewczyn właśnie, czy po jakich znakach można rozpoznać, że chłopak jest zakochany. No właśnie, okupuje częściej właśnie ma łazienkę i ma czyste paznokcie. Nawet u nóg. Więc jest to rzeczywiście to pierwsze nasze spotkanie z drugim człowiekiem, tak? Potem jest to ten most psychologiczny. Lubię go albo nie lubię. Odpycha mnie albo przyciąga. Ma takie piękne coś w sobie, co mnie naprawdę pociąga, tak? Ma taki charakter. Jest, nie wiem, cholerykiem, ale jest rzeczywiście prawdomówny. Jest prawdziwy. Ma taki fajny temperament. I potem trzeci most to jest most duchowy. To są te wszystkie wartości duchowe. Bóg, wiara, przykazanie, wartości. To wszystko, co jest niewypowiedziane i co jest nie do opisania, a które jest niesamowicie ważne. I gdy młodzi ludzie spotykają się ze sobą, jeżeli wejdą na ten pierwszy most i dokonują się akty cudzołóstwa, bo inaczej nie można tego nazwać, to nie będą chcieli wejść już na drugi most, ani nie będą chcieli budować mostu trzeciego. Nie zapytają się, jaka jest twoja tradycja rodzinna, jeżeli chodzi o modlitwę, jaka jest twoja tradycja rodzinna, jeżeli chodzi o wiarę w Pana Boga. Bo już jak gdyby wszystko jak gdyby osiągnęli w tym pierwszym spotkaniu. Czystość powinna być klimatem młodości i ten klimat jest niestety dzisiaj zatruwany i o tym była mowa w czasie tej sesji. Ludźmi, którzy robią pieniądze na słabości ludzkiej przez internet, przez filmy. Dzisiaj są badania, że Polacy dominują czy przodują w wejściach na stronie internetowe z treściami pornograficznymi. Że komputery są przeładowane treściami pornograficznymi. Jak żyć w tym klimacie? Budować relacje. Budować relacje prawdziwe. Wszyscy pragną miłości fizycznej. Nie ma właściwie człowieka, który tej miłości fizycznej by nie pragnął. Nawet błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął tej miłości fizycznej. Ale miłość fizyczna to nie są akty małżeńskie tylko. To jest jeden z przejawów właśnie tej miłości fizycznej. Bardzo mi imponuje to, co powiedział kiedyś Gary Chapman, że jest 5 języków miłości.
Na pewno są te języki tutaj znane, ale może tak pokrótce je tylko przypomnę. Że też czasami narzeczonym, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, zadaje takie pytanie właśnie, czy wiecie, jak wyrazić miłość? I o tym była dzisiaj też mowa. To jest między innymi słowo. Słowo bardzo ważne. Kocham Cię. Często, jak rozmawiam z młodymi, to pytam się, no powiedziałaś mu, że go kocham? Jeszcze nie. No bo jak rozmawiają ze sobą, to on mówi, kocham Cię. Ona mówi, ja Cię też. Ale powiedz mu, że go kochasz. I wtedy, gdy właśnie powie, to zaczyna się coś na serio. Słowo. Drugie to są prezenty. Prezenty, no właśnie, dawane z serca. I to w tych momentach, które trzeba dawać. To są i urodziny, i imieniny, rocznice różne. Mam takich przyjaciół, Pawła i Kasię, która kiedyś właśnie mi mówiła, no kiedyś zadałam takie pytanie Pawłowi, pamiętasz, kiedy mi podarowałeś ten pierścionek? A on mówi, no słuchaj, to było tak dawno, nie pamiętam. No jak nie pamiętasz, mówi, no 17 kwietnia 1983 roku. No jakoś tak to było. No jak, wtedy mi się oświadczyłeś przecież. Słuchaj, ja wtedy patrzyłem na twoje oczy. A jak patrzyłeś na moje oczy, to okej. Bo to nie chodzi o ten pierścionek, to chodzi o to, co on wywołuje. On jest jakimś sakramentem, że za tym pierścionkiem jest ten zachód słońca, jest ten właśnie żebrak, który prosi o miłość i nie wie, czy otrzyma ją. To jest drugi język miłości. Trzeci język miłości to jest tracenie czasu dla ukochanego. Tracić czas. Czasami właśnie lubię zrobić zupełnie wiele innych rzeczy, aniżeli właśnie poświęcić czas mojemu mężowi, mojej żonie. I tutaj też właśnie z Pawła i Kasi mam taki przykład. Kiedyś oni opowiadali, zaczęło się coś niedobrego dziać w ich życiu. Jakieś kłótnie. Kasia narzekała, że nie dziękuję. Nikt nie dziękuje za obiad, ani właściwie za to, co on robi w kuchni. I kiedyś ksiądz mówi, jak wracasz do domu, to słuchaj, macie dwóch chłopaków, co wtedy robisz? No idę z nimi grać w piłkę. No to może zostaw ich. Może pójdź właśnie do Kasi i pomóż jej gotować ten obiad. No i faktycznie, jednej niedzieli, po mszy świętej, chłopaki właśnie poszli grać w piłkę, on tak siadł przy tym oknie, tam mu się żal zrobiło, by sobie pograł, ale mówi, postanowiłem, męska decyzja, siedź. I mówi do Kasi, słuchaj Kasiu, może ci coś pomóc? Nie potrzeba. Dobrze się zaczyna. No ale popatrzył, kosz już się wysypuje, z tym śmiecie się wysypują, więc wyniósł chociaż tyle. Mówi, Kasiu, ale jestem już tutaj, mogę naprawdę coś tu zrobić, nie? Coś tu ugotować, nie? Mówi, nie potrzeba. No ale zobaczył, kartofle się już gotowały, tam popatrzył, są już miękkie, więc odcedził, wysypał na salaterkę. No i faktycznie potem zjedli razem obiad, dzieci podziękowały, on też. I potem praktycznie nawet został, nie mieli zmywaka automatycznego, więc zmywarki automatyczne, więc i pomógł wycierać te talerze. Wtedy Kasia się otworzyła i mówi, słuchaj, ostatnio się czułem jak ten kopciuszek w tym domu. Zrobiłam ten obiad i nikt mi nawet nie powiedział dziękuję. Taka służąca. I teraz co robi Paweł, żeby zrobić przyjemność? Bo dla niego to był autentyczny strata czasu. Nie? On grał w piłkę, on czuł, że jest mężczyzną. Wtedy, prawda, uczy chłopaków, jak się kopie piłkę. A tutaj, no cóż, w tej kuchni to jest strata czasu. No więc dzisiaj rzeczywiście nie lubił chodzić po lesie, więc żeby zrobić przyjemność Kasi, która uwielbia las, bierze ją czasami pod rękę i idą rzeczywiście i spędzają ten czas. I kolejny wyraz miłości to jest to wszystko, co dotyczy ciała. To, że kogoś przytulimy, to, że pocałujemy. Mieczysław Guzewicz, taki mój przyjaciel,
również kiedyś wchodzi do domu, miał wtedy jeszcze 15-letnią córkę, która oglądała telewizję, mama się krzątała w kuchni, on prosto, prawda, do tej kuchni bierze swoją żonę w pół, podnosi, mówi, jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Córka, która to wszystko widziała, mówi, ale ściema. Mówi, tak? A czy ty byś nie chciała, żeby taki królewicz z bajki przyszedł, wziął cię i mówi, słuchaj, jesteś najpiękniejszym kwiatem na tej ziemi. Każdy by chciał. To, że kogoś dotkniemy, to, że kogoś pogłaszczemy. Ja, dla mnie takim wzorem miłości fizycznej był Jan Paweł II. On praktycznie nie przeszedł koło człowieka, żeby go nie dotknął. Ludzie wchodzili z tymi prezentami, płakali, szlochali, a on po prostu wycierał im łzy. Kiedyś rzeczywiście, no, 13 maja wziął to dziecko i wtedy zarobił kulkę, bo chciał być blisko człowieka. Być, Pan Bóg dał nam ciało, ażebyśmy potrafili drugiego człowieka wyrazić tą miłość, którą mamy w sercu. I jeżeli chodzi o małżeństwo, piątym językiem miłości jest oczywiście akt małżeński. I nie ma innego aktu seksualnego, prawdziwego, jak właśnie akt małżeński. Wszystko inne jest prostytucją. Wszystko inne jest cudzołóstwem. Jest tylko jeden akt prawdziwie chrześcijański, który jest aktem małżeńskim. Akt małżeński, który jest, ma bardzo wielką funkcję jednoczącą. Bowiem w tym wyraża się to właśnie tak sakramentalne. Chcemy być razem. Ta jedność, jedność małżeńska. I szczególnie mi tutaj bardzo pomogła w tym temacie pani Półtaska, która rzeczywiście ma bardzo takie kategoryczne i jednoznaczne pojęcie aktu małżeńskiego. Bardzo dużo o tym również i ona pisała. I między innymi pisała o tym, że jest to wielka tajemnica. I to jest chyba pierwsza taka prawda, którą chciałbym tutaj powiedzieć. Że tak jak małżonkowie i każde małżeństwo jest niepowtarzalne, tak każdy akt małżeński jest niepowtarzalny. I musi być zawsze pokazywany jako rzeczywistość bardzo pozytywna. Akt małżeński, sama seksualność jest wspaniała i piękna, bo jest chciana przez Pana Boga. Ale to nie jest wcale powód do tego, żeby mówić o technikach. O technikach aktu małżeńskiego. Bo same techniki to jest zupełnie coś, nie, bym powiedział, odartego z osobowości, odartego z człowieczeństwa. Ciało jest piękne, gdyż Bóg sam przyjął ciało ludzkie, stał się człowiekiem. A więc co więcej, seksualność jest znakiem i sakramentem tego wesela, które będziemy mieli kiedyś w niebie. I taki jest postulat dzisiaj mój, aby akt małżeński był postrzegany jako godzin pochwały i godzin szacunku. Czy nie jest to dialog dwóch serc, dwóch duchów poprzez pośrednictwo ciała? Wielki gest miłości, który czasami może dać życie, a zawsze budować i rozwijać miłość. Czy nie jest to wielka chwila, gdzie małżonkowie odnawiają swoje sakramentalne tak? A więc chwila i miejsce par excellence działania łaski Bożej. Ale jest to jeden ze sposobów wyrażania miłości. Popatrzmy na świętą rodzinę. Mówimy często, że święta rodzina jest wzorem dla każdej rodziny. A przecież tam nie było aktów seksualnych, aktów miłości. Maria była dziewicą. Czy więc w takim razie oni nie dążyli do świętości? W czym mamy naśladować świętą rodzinę, niektórzy pytają. A no właśnie w tej ich delikatności, w tej ich rzeczywiście wielkim szacunku dla siebie. I chociaż tutaj właśnie ta delikatność i ta miłość nie doprowadziła do aktów małżeńskich, to ta święta rodzina pokazuje, gdzie jest źródło aktu małżeńskiego.
To jest miłość. I dlatego mąż, który przez cały dzień nie zauważa żony, który praktycznie chodzi i tam ją wyzywa od jędzy i w ogóle, przychodzi wieczorem do łóżka i chce właśnie kochać się z żoną, usłyszy jedno nie. Bo w jakiś sposób akt małżeński jest wyrazem tej miłości, która jest właśnie w naszych sercach. I dlatego chyba tutaj jest o wiele ważniejsze to, żebyśmy budowali klimat tej miłości. Żeby to był naprawdę expressio amoris maritalis. Żeby to był wyraz miłości, która jest w moim sercu. Jeżeli mąż i żona od samego rana potrafią zauważyć siebie nawzajem, potrafią być czuli dla siebie, potrafią wykorzystywać te wszystkie cztery języki miłości, to i z piątym nie będzie problemu. Mówimy czasami, no, że żony boli głowa, tak? Ale rzeczywiście ją boli. Ja dużo współpracowałem z panią doradczynią decyzjalną, panią Ulą Lampką i ona mi wytłumaczyła, że no, często boli kobiety głowa. To nie jest tak, że to jest wymówka tylko. Ale może być to wymówka, jeżeli mąż jest nieczuły. Jeżeli miłość jest to na poziomie ciało do ciała, a nie człowiek do człowieka. A taka powinna być właśnie miłość prawdziwa. Miłość osoby do osoby. I chciałbym może powiedzieć, że powodzenie aktu seksualnego nie zależy od technik Kama Sutra, tak? Niektórzy mówią o takim autorze, który pokazał Kama Sutrę chrześcijańską. Ta technika daje tylko 5% powodzenia w jakości relacji. Ale zależy to od jakości i prawdy w relacji. Miłości, która chce przede wszystkim szczęścia drugiego człowieka. Miłości, która jest okazywana podczas całego dnia, a nie tylko w łóżku, w łożu małżeńskim. Zależy od zdolności do opuszczania siebie, zrezygnowania ze swojego, aby dać się całkowicie bez fałszywej skromności. Zależy od opanowania impulsów, aby szczególnie mężczyzna umiał dostosować się do rytmu innego, która jest właściwym rytmem kobiecym, żony. Zależy od uwagi poświęconej drugiej osobie, jej pragnieniom, a także zmęczeniom, oporom przejściowym. Zależy od szacunku dla drugiej osoby, dla jej ciała, w takim znaczeniu, aby druga osoba nigdy nie poczuła się traktowana jako przedmiot, ale zawsze jako osoba kochana i szanowana. Nigdy nie można lekceważyć tych drobnych rad, które mogłyby się składać na podręcznik dla zakochanych doskonale, które nie ukazują techniki, ale delikatność serc. I z tego, iż trzeba przygotowywać każdy akt małżeński, zabiegając o ciszę, o bezpieczeństwo, o poezję, nawet fantazję, tak bardzo docenianą przez kobiety. I tutaj pani Putaska mówi, że jak bardzo trzeba dbać o to, ażeby akt małżeński nie był pokazywany innym. Pornografia to jest właśnie pokazywanie tego, co my mamy najbardziej własnego, naszego. Albo przez nieuwagę dzieciom. Czasami myślimy, że dzieci śpią, a one mają tylko zamknięte oczy. One są ciekawe świata, ciekawe tych rzeczy. I tak samo jak mówimy dzieciom właśnie, często właśnie, gdy te tematy może się pojawiają, to jest cały ten temat, jak mówić właśnie dzieciom o seksie, to tutaj też rzeczywiście jest coś takiego, że dzieci pytają o miłość, a my im mówimy o antykoncepcji. A my im mówimy o czymś, co może budzić w nich jakiś taki wielki niepokój. Trzeba mówić dzieciom o miłości. O miłości, która jest wyrażana właśnie przez akt małżeński. Ale
Jak to się dokonuje? To jest nasza słodka tajemnica. Mamy i moja. Nikt o tym nie może wiedzieć, tylko my i Pan Bóg, który jest jedynym świadkiem, jakby można tak powiedzieć, naszego oddania pełnego miłości. Sobór Watykański II mówił o miłości jako o posiadaniu siebie, w dawaniu siebie. I to jest chyba najpiękniejsza definicja aktu małżeńskiego. Daję siebie, posiadam siebie, czyli jestem panem moich impulsów, jestem panem moich pożądań, umiem panować nad sobą i dlatego mogę Ci się oddać, ażebyś Ty również mnie przyjął. To jest wprowadzenie do takiego ogrodu mojego tajemnego. I właśnie ta czystość małżeńska pomaga nam być jeszcze bardziej tą jednością. Dlatego trzeba o co się troszczyć? O to, ażeby ta miłość nigdy nie wygasła, żeby nie zmurszała, żeby tej miłości, która wyraża się w bardzo konkretny sposób, żeby ta miłość nie wyparowała. A może to tak być, gdy się doprzyzwyczajimy, że mam już żonę, to już nie muszę się o nią starać więcej, żeby mnie bardziej kochała i żebym ja ją kochał. Mam już męża, to już o nic nie muszę się starać. Małżeństwo jest to wielki plac budowy, który nigdy nie jest skończony. Małżonkowie muszą zakasać rękawy, ażeby coraz to nowe rzeczy wybudować na tym placu. Ażeby każdy się tam dobrze czuł. I budują również przez ten akt małżeński. Z tego wynika, że każdy, mówiłem, akt małżeński trzeba przygotować. I wreszcie nie można wyłączyć hipotezy, gdzie małżeństwo musi czasami bez wahania pójść po porady do osoby kompetentnej, jeżeli ma problemy z aktem małżeńskim, ale do osoby kompetentnej i poważnej. Do lekarza? Być może. By być pewnym, że ten ich problem nie jest problemem fizjologicznym. Do doradcy duchowego? Do psychologa? Być może i tam. Bo tam może są również przyczyny psychologiczne. Do seksuologa? I tych potrzeba. Ale nigdy nie można tracić z pola widzenia, że miłość jest wektorem istotnym aktu małżeńskiego. To, co rozpusta ma najbardziej smakowitego, ona otrzymuje od ducha i serca, powiedział kiedyś taki pisarz Venevark. I dlatego właśnie o to miłość nieustannie się musimy troszczyć. Co znaczy czyste małżeństwo? Czystość przed małżeństwem to jest coś jasnego, to jest dziewictwo. Natomiast czystość w małżeństwie musi być życiem zgodnym z Bożym planem. Że to jest zawsze akt jednoczący i akt otwarty na życie. Akt małżeński w Humanae Vitae papież Paweł VI nazywa aktem świętym. Kiedyś zasłaniano w ogóle, i takie były nawet polecenia, wszystkie okna, zamykano drzwi, bo małżonkowie dokonywali aktu świętego. Kiedyś również modlono się przed tym aktem. Zresztą w Starym Testamencie widać to, Tobiasz i Sara modli się przed aktem małżeńskim. Ten fakt, że każdy akt małżeński jest aktem świętym, zasługującym na wieczność, to, że przez ten akt oni będą zbawieni, że jest to dar samego siebie w celu ubogacenia drugiej osoby, jednej drugą, to jest również, wynika z Pisma Świętego. Dar z samego siebie, dar całkowity, integralny, nieodwołalny. Ludzie często nie rozumieją aktu małżeńskiego. Ta wielkość jest zaniżana pornografią, a pornografia szkodzi nie tylko dzieciom, ale przede wszystkim małżeństwom, najbardziej samym tym małżeństwom, które są tym dotkniętym. Pornografia również szkodzi dzieciom. W pornografii akt małżeński jest poniżony, a przez to ten wymiar sakralny, święty jest wymazany.
Jakie są warunki świętości aktu małżeńskiego, żeby był właśnie expressio amoris? Pierwszy warunek to jest uprawnienie. Sakrament małżeństwa daje możliwość do aktu małżeńskiego. Musi być to akt wolny. Nie może być zapłacony, nie może być wyszantażowany, nie może być narzucony. Pisząc pracę doktorską na temat czystości małżeńskiej, napisałem tam w jednym momencie, że jest bardzo cienka granica między tak zwaną powinnością małżeńską a aktem, a właśnie gwałtem małżeńskim. Powiem wam, że właśnie do poradni rodzinnej przychodzą czasami osoby, które mówią: proszę księdza, kocham mojego męża bardzo, ale po prostu ja czasami nie mogę. To jest szantaż. Jaka jest rada na to? Oczywiście jest to rada indywidualna, więc tutaj nie będę się na tym zagłębiał w tym. I jest to akt intymny, ukryty przed ludźmi. Słuchajcie, bardzo wiele osób ukrywa różne rzeczy intymne, które chcemy, ażeby nikt tych rzeczy nie widział. Ja widziałem w mojej gdzieś tam młodości, jak często robiliśmy, dziewczyny często robiły takie mozaiki z kwiatów, które wkładały pod szkiełko i zakopywały. Nikt tego nie widział. I dopiero jakiejś zaufanej osobie właśnie ona gdzieś tam właśnie prowadziła ją: zobacz, to jest właśnie jakieś coś mojego, pięknego. Jak wielce była zła, gdy ktoś to odkrył, bo to było coś mojego. Każdy akt małżeński to jest coś mojego. Nikt nie może tego odkryć. To jest coś tak bardzo intymnego. Dlatego nie można zobaczyć prawdy o akcie małżeńskim. Prawda ta nie jest dostępna dla zmysłów, bo jest to coś właśnie niematerialnego. Expressio amoris. To jest prawda duchowa. Zjednoczenie ludzi, którzy mają ciało, ale i duszę, określoną psychikę. Zjednoczenie to jest totalne. Dlatego ten akt nie może być fotografowany, ani oglądany, ani pokazywany w telewizji. Natychmiast bowiem wtedy się staje pornografią. Zobaczcie, że fotografia aktu małżeńskiego wygląda tak samo jak fotografia stosunku cudzołożnego, faceta z prostytutką. Niczym się nie różni. Zewnętrzny wymiar aktu jest taki sam. Ba, wręcz wygląda tak samo jak akt zwierząt, jakieś małpy czy goryle. Przepraszam za takie porównanie. Pokazywanie więc tylko jednego wymiaru dostępnego dla zmysłu, wzroku, jest krzywdą, jest poniżeniem, jest pornografią, bo akt małżeński to jest expressio amoris. To jest coś tak bardzo duchowego. I przestrzegam w ogóle przed właśnie takim tylko patrzeniem na akt małżeński jako na akt ciało do ciała. Papież Jan Paweł II powiedział, że akt małżeński to jest najwyższa forma dialogu. I rzeczywiście tak to jest. Najwyższa forma dialogu. Człowiek oddaje się drugiemu człowiekowi właśnie swoim sercem, swoimi uczuciami, swoim życiem wewnętrznym i również i swoim ciałem. Bowiem dusza, ciało, duch to jest człowiek. I w tryptyku rzymskim powiedział, że wszystko jest otwarte i nagie przed Bogiem. Ale przed Bogiem, a nie przed drugim człowiekiem. I wreszcie ostatni warunek świętości aktu małżeńskiego to jest akt, który jest otwarty na życie. A więc może być bezpłodny, ale nie może być sztucznie ubezpłodniony. Nie mogę powiedzieć swojej żonie: słuchaj, kocham cię, ale wtedy, gdy jesteś tylko bezpłodna. Mało tego, weź tą tabletkę, ażebyśmy spokojnie mogli odbyć akt seksualny. Ale nie jest to wtedy, no, można by tak powiedzieć, nie jest to akt małżeński wtedy. Chociaż małżonkowie je wykonują. Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie istnieje,
akt małżeński może być grzechem małżeńskim. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie istnieje, małżonkowie mogą nie być otwarci na życie, choć czasami nie chcą być rodzicami. Dlatego Jan Paweł II powiedział, że chce być papieżem odpowiedzialnego rodzicielstwa, żeby o tym właśnie mówić. Każdy ma z nas rozum, wolną wolę i wie, na ile możemy być otwarci na życie. I tak bym was tutaj zachęcał, żebyśmy mieli jak najwięcej dzieci, żeby wyrazem tej miłości było to, żebyśmy ukochali jak najwięcej dzieci, a żebyśmy mogli potem jako dziadkowie już potem przychodzić na wszystkie uroczystości, imieniny, urodziny, różne inne święta, które są wielkim świętem całej rodziny. Wszyscy jesteśmy współpracownikami samego Boga w dziele stworzenia. W akcie małżeńskim, gdy jest to akt, który doprowadza do dania życia, małżonkowie dają ciało, Pan Bóg daje duszę. Ale zobaczcie, ile jest małżeństw, które tak bardzo chcą mieć dzieci, a nie mają. A są też takie, które nie chcą mieć dzieci, a mają. To jest wielka tajemnica. To znaczy, że człowiek nie może położyć ręki nad tą tajemnicą, jaką jest życie. Akt małżeński musi być expressio amoris. Wtedy jest pełen radości i z tego cieszy się Bóg i małżonkowie. Dziękuję bardzo.